A teraz, kochani, druga torba. A teraz, kochani, story time. Robię sobie właśnie drugą kawkę. I chciałam wam opowiedzieć o samochodzie. Kokos do kawki wsadziłam, już nie. Gdzie jest moja łyżka? Kochani, znalazłam Renault za 1100 zł. Zadzwoniłam do właściciela. On mówi, no tak, spokojnie, może pani przyjechać obejrzeć. Ja mówię, dobrze, zastanowię się. Minęły dwa dni. Mówię, nie będę się już więcej zastanawiać, bo tak to nigdy nic nie kupię. Po prostu kupuję, cena mi odpowiada. Pewnie jest coś do roboty, ale nieważne. I dzwonię do niego za dwa dni. Dzień dobry, przeszkadzam. Nie przeszkadza pani. Ja mówię, no bo ja bym zdecydowała się na ten samochód, tylko żeby pan mi nie jest blisko Łodzi, ale żeby pan mi przywiózł do Łodzi. On mówi, no tak, ale wie pan, jest problem, bo już ktoś inny chce ten samochód i przyjeżdżałem, że drogę wziąć ode mnie, no to wie pani, na mnie wygodniej. Ja mówię, no dobrze, no to jeżeli się nie zdecydują, no to niech pan do mnie jutro zadzwoni po 16, jak oni odjadą. On mówi, no tak, ale wie pani, to czy pani chce całą cenę zapłacić 1100 zł, bo ja się nie chcę targować. Już nie chcę schodzić z ceny. Ja mówię, no tak, spoko, 1100 zł mogę zapłacić. No i tak sobie myślę, nie ma takiego taniego samochodu. Jeszcze masło. A ja na cały wyjazd mam 2,5. Z czego 1000 pójdzie na przejazd. Na, wiecie, autostrady. Benzyna, opłaty, winietki i tak dalej. Więc no nie stać mnie na inny samochód. Rodzice mi nie pomogą, bo nie chcą, żebym jechała samochodem, więc to w ogóle nie wchodzi w grę. Więc tak sobie myślę, za godzinę do niego wysłałam SMS-a. Myślę sobie, stać mnie, żeby zapłacić 1200 i niech już ten samochód będzie dla mnie, bo tak to się sprzeda i znowu będę ten sam proces, wiecie, szukanie, przeglądanie. Ja już mam naprawdę dość, zresztą już chcę jechać. No i napisałam do niego, że zapłacę mu 1200, jak mi ten samochód przywiezie i tyle. A on do mnie SMS-a, słuchajcie, że to się nie opłaca, że poważnie to nie jest samochód dla kobiety, że tam jest, ciągle się coś psuje i że on go jutro idzie złomować. I mówi, tak jak w ogłoszeniu. Mówię, w jakim ogłoszeniu? No patrz na tego ogłoszenia, a tam jest napisane, do sprzedaży jeszcze tylko w poniedziałek, bo jak nikt nie weźmie, to złomuje, cena 800 zł. No to jak? Cena 1100, ale nie schodzę, teraz jest 800, inaczej go zezłomuję, nikomu już nie chcę sprzedać. W ogóle ten facet jakiś niezrównoważony? Rozumiecie coś z tego? Bo ja już kompletnie nic nie wiem. Za 800 zł, to by było jeszcze lepiej go kupić, nie wiem, czy to taki kompletny złom, czy o co chodzi. Więc kurczę, wracamy do punktu wyjścia, tak? Dobra, kochani, to ja się zabieram do pracy. Mam kilka vlogów do wrzucenia na YouTube. Mam vloga do zgrania. I mam vloga do zrobienia nowego, także trochę dzisiaj jest. Dzisiaj z roboty jak co dzień. Wczoraj chyba dwa vlogi zrobiłam. To też są naszykowane vlogi do wrzucenia na YouTube. I pewnie będę cały dzień to robić. Nie ukrywam, że mój wolny komputer też ma na to wpływ, ponieważ, zaraz wam pokażę. Ponieważ jak wrzucam do programu pliki, o, widać tu. To one muszą się wgrać jakby. Czyli to nie jest tak, że
bierzecie pliki z kamery, wrzucacie tutaj do programu, akurat ja używam Windows Movie Maker i już możecie na tym pracować. Widzicie to? Takie kółeczko, czyli zegar. Oznacza, że plik się wgrywa i to może trwać no, zależnie od wielkości pliku, dlatego nie mogę używać jakichś super kamer, bo mój laptop tego nie pociągnie. No ale może to trwać na przykład godzinę albo dwie, a już nie mówię o timelapsie. Timelapsy są długie, więc jak to wrzucisz, to szkoda gadać. Tego drugiego laptopa nie używam na razie, bo zepsuł się dysk i nie mam pieniędzy na dysk. Widzicie tu? Pusto. Jak widzicie, to jest vlog, który jest już przygotowany i zrobiony. I za bardzo nie wiem, dlaczego nie jest zgrany. Może tutaj brakuje jakiegoś pliku, a może po prostu inny filmik się zgrywał i ten czekał na swoją kolejkę i się nie doczekał, więc dzisiaj go zgrywam. Tutaj akurat w tym filmie idziemy kolejny raz do MacroCache'u. Chciałabym Wam rzucić kilka vlogów, jak wyjadę. Będę 3 dni jechać do Włoch, taki mam plan. Będę spać w samochodzie albo w hotelu. Raczej wolałabym w samochodzie. To wtedy, żebyście mieli co oglądać, to chciałabym Wam przygotować jakieś filmiki. No i tak, także ja sobie tu popracuję i widzimy się później na mieście. Prawdopodobnie wyjdę, ja zawsze wychodzę. W ogóle fajne to nowe miejsce, podoba mi się, nie świeci mi słońce w oczy, ani w ekran, także cool. A tutaj po lewej stronie, widzicie to? Tutaj po lewej stronie są 3 dyski zewnętrzne. Tak. Tyle już mam materiałów nagranych przez te lata, jak robię vlogi i YouTube, że mam storage, external storage wielgaśki. No okej, kończę. W każdym razie zapraszam również na mój drugi i trzeci kanał. Linki macie zawsze pod filmikiem. Przyszedł do mnie Larry, bo chce wyjść na spacerek. Sisek, chodźcie do panci. Sisek, zawsze jak ja pracuję, to futrzaki są ze mną oczywiście, tak? Jesteś z panciochem? Sisek! No, tam gdzie ja, to futrzaki, proszę bardzo. Larry, Sisi, wszyscy przyszli. Tak, kochanie, wiem, że chcesz hajśki. U nas na spacerek mówi się... Zamiast spacerek mówi się hajśki. Ale przynajmniej mam fajnie tutaj na tym miejscu, ponieważ mam balkonik otwarty. Futrzaki sobie mogą wyjść. Dzisiaj jest ciepło, ale jest wiaterek, także świeża bryza mi tutaj wpada. I miło się pracuje. Okej, kochani, wczoraj robiłam mierzymy bluzki letnie, ale zapomniałam Wam pokazać, miałam Wam zrobić stylizację z torbą, z torbami letnimi w sumie. I to jest taka torba, którą widzieliście w poprzednim chyba vlogu Wam pokazywałam. Można ją sobie tak założyć na ramię, albo można sobie tak przełożyć, co ja osobiście lubię najbardziej. Widać? O!
bo wtedy mam wolne ręce i nie zastanawiam się, czy ta torba mi właśnie spada z ramienia, czy nie. Nie wiem, czy to dobrze widać. Jak widzicie, to jest duża torba, także napakujecie tutaj mnóstwo plażowych gadżetów. Można sobie tu wsadzić ręcznik na plażę, oczywiście jakieś smarowidła, te kremy po opalaniu, do opalania, butelkę wody, to chyba w ogóle mam butelkę wody. Butelkę picia. Nie, nie jestem sponsorowana. Butelkę picia, chusteczki i tak dalej, makijaż, jeżeli macie ochotę, ponieważ tutaj w tej torbie jest jeszcze kieszonka, o, na kieszonka na telefon albo na dokumenty. Co to w ogóle jest? Kieszonka na dokumenty, na telefon, na kremiki i tak dalej. I tak to wygląda z tą torbą. Zaraz zobaczycie drugą torbę. Kochani, i druga torba w bardziej stonowanych kolorach do jakiejś białej bluzki czy białej sukienki. Niebieska na białym tle. Takie bardzo wakacyjne wzory. Bardzo mi się podobała z tym konikiem morskim. Ale tamta droga też mi się podobała, w związku z tym nie mogłam się zdecydować. Byłam kiedyś w Neapolu, byłam przewodnikiem wycieczek. Byłam kiedyś w Neapolu i kupiłam sobie obydwie. I tutaj, jak widzicie, ona ma dwa ramiona, nie takie długie już. Dlatego nie można jej założyć przez ramię. No ale taki jest też jej urok. Można tutaj again schować picie, ręcznik i tak dalej, chyba że tak założymy. Ty. Też dobre. Można psa schować. Anyway, w środku ma też ma kieszonkę. O. Na dokumenty. Na telefon, żeby wam się nie zapiaszczył. I już się nie mogę doczekać, kiedy pojedziemy do Włoch. Ja, Lary i Sisi. Jak ktoś mnie ogląda, to wie. Jak jesteście tutaj pierwszy raz, to jadę do swojego mieszkania we Włoszech moim nowym samochodem. Tak. Moim nowym samochodem. Trygu jeszcze nie mam, ale nic to. Mam na zakup i reparację jakiś tydzień. Tak, trochę mi zeszło z zeszłego roku. Anyway, wracając do toreb, miałam wam dzisiaj pokazać jeszcze sukienki, ale chyba mi się nie chce już ubierać ich. So, sorry. Ale za to mam niebieski pasek, niebieski zegarek mam do tej torby. No, niebieskie budki i wszystko, klapki. Japonek nienawidzę, nie wiem jak wy lubicie Japonki, napiszcie w komentarzach. Klapki, oczywiście jakieś budki z dziurkami, ale Japonki. Nie. To, że mi to wchodzi między palce, tak samo jak stringów. No, 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 no. Non per me questa cosa. No właśnie, jeżeli chcecie jeszcze jakieś lekcje przydatnego włoskiego, akurat ostatnie lekcje chyba nie były zbyt przydatne, ale jak chcecie jakieś lekcje przydatnego włoskiego, czyli na przykład jadę na wakacje i zapytać zwykle w mini rozmówkach są nieprzydatne zwroty typu gdzie jest najbliższa ambasada, albo gdzie jest warsztat samochodowy, a ja was mogę nauczyć zwrotów typu jak się nazywasz, no nie, to też jest, chociaż może nie ma, jak się nazywasz, chcesz ze mną zatańczyć, chcesz zostać moim amiko. Co to za kochanie się myje? Będziesz się kładł? Nie. Kochani, jak wam się podobało, mierzymy? Sukienki zrobię wam, obiecuję, a zrobię wam też sukienki, oj, słońce już, zrobię wam też sukienki, włoskie sukienki, we Włoszech mam masę sukienek, bo tam się zawsze
stroiłam, żeby ładnie wyglądać na kolację z moim narzeczonym. Wiecie, Włosi zwracają uwagę na to, żeby kobieta była kobieca. No albo przynajmniej ja to tak widziałam. W związku z tym tam mam dużo sukienek. Co prawda z moim narzeczonym już się nie spotykam, ale sukienki nie w życiu, sukienki zostały, także z chęcią zrobię Wam takie mierzymy włoskie, jak tylko pojadę, a mam nadzieję, że będzie to już w lipcu. Wróciłam, byliśmy na mieście, dzisiaj ładna pogoda, byliśmy w parczku, a teraz pokażę Wam, co kupiłam. Miałam ochotę na truskaweczki, 2,50, ale wiecie co, zobaczcie jakie one są śliczne, widać, no tak chyba, o. Truskaweczka. Zaraz sobie umyjemy. Tutaj mam, jest pudło z zakupami. Ja zawsze sobie biorę ze sklepu jakieś pudło. Gruszeczka 1,37. Ocet do mycia podłóg z wodą oczywiście i innych powierzchni. Ała. Co to jest? To chyba było za 1,29. I szmakosy dla Ziski, bo jak ją czeszę, czy coś takiego robię niezbyt fajnego, to ona wie, że potem, znaczy ma na... Nie, jeszcze raz. Jak ją czeszę na jej miejscu, bo jest zrobione specjalne miejsce do pielęgnacji dla psa, to ona wie, że jak schodzi z tego miejsca, tam ma stolik, to wtedy dostaje szmakosa, więc kupiliśmy jej szmakosa. No odejdź, tak? Aha, jeszcze dla Darego kupiłam saszetki. Kupiłam 3 saszetki dla kota. Jeżeli macie kota, to polecam, bo koty uwielbiają te saszetki. Mojej mamy kot też bardzo ją lubi. A jak nie, bo to jest Carrefoura. A jak nie jest Carrefoura, to jest najlepsza saszetka z Rossmana. You've got one life to live, don't let it go. Can you let go? Co ty masz za kicie? Chciałabym Wam zrobić jakiś filmik na drugi kanał. Pamiętacie mój drugi kanał, PIN kody zdrowia? Za chwilę będzie jeszcze trzeci kanał, ale to będzie kanał po angielsku o moim kamperze. I zastanawiam się, czy zrobić Wam test szamponów, porównanie szamponów ekologicznych, który lepszy, czy na przykład zrobić filmik, czym się różni szampon ekologiczny od normalnego szamponu i który używać. Albo na przykład mogę zrobić recenzję tych moich mydełek. Jeszcze mnie czeka trwała. Chciałabym. Ostatnią trwałą, wiecie, kiedy miałam? W podstawówce. Tak.
Nie to, że się nie mogę zdecydować, chociaż na to wychodzi, tylko że po prostu jak się farbuje i jeszcze potem robi trwałą, no to no nie jest to za dobry pomysł. W związku z tym jakoś tak zeszło, a teraz sobie chcę zrobić trwałą, ale zbieram sobie na to pieniądze. No nie stać mnie, o, na nic mnie nie stać w dzisiejszych czasach aktualnie.